Ja chciałabym w moim imieniu podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszy koncert. Chciałabym również podziękować naszemu zespołowi, który będzie tutaj pięknie nam grał. Mam nadzieję, że wszyscy przyłączycie się do tak fajnej zabawy i poprzez taką zabawę będziemy mogli pomóc małemu Kubusiowi. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, a teraz życzę miłej zabawy. Bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, pragnę powitać naszych przyjaciół z Wyższego Seminarium Duchownego, zespół Genezaret. Z całą stanowczością podkreślał naszych przyjaciół. Są niesamowici, są z nami nie pierwszy raz. Witam serdecznie i Bóg zapłaci przyjemność. Witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie. Chciałem podziękować organizatorom, zespołowi Olbo z Lisia Góra, pani dyrektor zespołu szkół. Chciałem podziękować serdecznie zespołowi, że bezinteresownie, że szybko, że natychmiast zareagowaliście pozytywnie na tą prośbę, że trzeba zrobić w Nowej Jastrzębce koncert w szczytnym celu, aby pomóc choremu Kubusiowi. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, a Państwu dziękuję za przybycie. Proszę korzystać, słuchać, oglądać koncert i proszę pamiętać o tej urnie z pieniążkami, która się tu zapełnia i mam nadzieję, że tam tych banknotów, nominałów będzie coraz więcej. Także dziękuję pięknie za przybycie jeszcze raz i życzę udanego koncertu. Thank you.
że wszystkim znaną piosenkę, pieśń umiłowaną przez naszego świętego rodaka Jana Pawła II, Barka. Twardowski kiedyś w wierszu napisał: nie pisz w liście, nie płacz, że los ciebie kopnął, bo nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Popatrz, spadają z nieba małe, wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. To nieszczęście, które spadło na Kubusia, myślę, że wielu z nas pozwoliło zrozumieć, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami i że Kubuś też jest wielkim szczęściarzem. Dlatego, że żyjemy w takiej miejscowości, w takim środowisku, w takiej parafii, w takiej gminie, gdzie ludzie nie potrafią przejść obojętnie wobec problemów drugiego człowieka. Że muszą się zatrzymać, muszą pomyśleć, muszą pomóc. I za tą wielką pomoc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu rodziny. Kiedy Kubuś uległ wypadkowi, to pamiętam z różańcem w ręku wielu z nas, wielu z was bombardowało niebo, żeby zyskał życie, żeby wrócił do życia. Teraz ratujecie go przed kalectwem i za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Wielki ukłon w stronę panów. Panie Jacku, dla waszej drużyny wielki ukłon za to, co robicie, bo ratujecie nie tylko Kubę, ale wielu, wielu ludzi już, wielu, wielu ludziom już pomogliście.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi, panu wicewójtowi, księżom, muzykom, klerykom, pani dyrektor, pani Monice. Niech to dobro, które wy wysyłacie, niech wróci do was ze zdwojoną siłą i wszelkie działania, jakie podejmujecie, niech będą przypieczętowane błogosławieństwem Bożym. Bardzo, bardzo dziękujemy. W imieniu drużyny Orgoist i Siadura mam zaszczyt przekazać wam, panowie, ten skromny, nazwijmy to, puchar za to, że zostawiając tutaj cząstkę własnego serca, kolejny już raz, pomagacie nam przy chęci niesienia pomocy. Tutaj jest takie małe motto wpisane, które można podciągnąć pod nazwę naszej akcji, która nazywa się Ty też możesz pomóc od 4 lat. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie się uczynili, to cytat Mateusza. A brzmi napis taki nasz w podziękowaniu, w dowód uznania i szacunku dla wspaniałych ludzi i przyjaciół zespołu muzycznego Genezaret za współtworzenie. Jesteście współtwórcami. Umacnianie i rozwój akcji, Ty też możesz pomóc, wdzięczni Orgoist i Siadura, szczęść Boże. Nasze skromne logo, no i oczywiście to jest ta niespodzianka. Bardzo serdecznie, z całego serca, w imieniu wszystkich, szczery Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo.